mamy już generalnie w przygotowywaniu swoje programy, ale pozwólcie Państwo, że będziemy robić konferencje, takie, które będą przedstawiać różne sfery działalności naszych pomysłów na rozwój miasta i w tym właśnie uczestnictwo kobiet opolanek, tak aby się czuły właśnie spełnione w tym mieście. Będziemy również chciały zadbać o to, żeby dalej edukacja w naszym mieście dawała potencjał przyszłemu pokoleniu, bo każdej z nas zależy, żeby najbliżsi mogli tak kreować swoje dorosłe życie, żeby być do niego przygotowanym. Będziemy również chciały, aby ci, którzy najbardziej potrzebują pomocy, ci, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej, aby miały stałe wsparcie w naszym Opolu. No i będziemy chcieli, żeby Opole było miastem uśmiechniętych, radosnych kobiet i Opolan i Opolanek. Ale wtedy to się dzieje, kiedy w naszym mieście będziemy budowali dialog, kiedy nie będzie konfliktów, kiedy będziemy mogli razem we współpracy realizować wszystkie swoje programy. Ja chciałam jeszcze też być. Ja chciałam w imieniu Platformy zaprosić chętne panie do współpracy z nami, do spotykania się z nami, do mówienia o swoich problemach. Po to jesteśmy, żeby pomóc i bardzo serdecznie Was zapraszamy. Wspólnie spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy o tematach, które są ważne dla wszystkich. Myślę, że część z tych tematów pojawi się również w naszych celach na tą nadchodzącą kadencję. Ja życzę wszystkim moim koleżankom, z którymi tutaj się spotykam, abyśmy miały możliwość reprezentowania mieszkanek i mieszkańców w nowej Radzie Miasta Opola i abyśmy wszystkie te wysłuchane postulaty, projekty, cele mogły reprezentować i o nie walczyć w nowej kadencji, pracując w Radzie Miasta. Drogie panie, ja z kolei chcę życzyć wszystkim wam, abyście zawsze się czuły doceniane, kochane, inspirujące, aby każdy dzień dawał nam satysfakcję z drobnych sukcesów i radość z uczestniczenia w otaczającym nas świecie. Kochane Opolanki, kochani Opolanie, wszystkiego dobrego przez 365 dni w roku. Dużo miłości i szczęścia, tego wam życzymy i życzymy takich radnych, takich jak tutaj stoją. A tak naprawdę za dwa dni mamy święto mężczyzn, więc wszystkim mężczyznom życzymy wszystkiego najlepszego!